Kamiński, Ziobro i Kaczyński i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych. Co kto powiedział. I układali sobie to wszystko. Kiedyś przyszli do mnie i mówią, no panie premierze, wczoraj byliśmy na CBA. Dostaliśmy propozycję, żebyśmy meldowali codziennie wszystko o panu. Obrońcy Andrzeja Lepera, którzy do niedawna traktowali sojusz z nim jako największą zbrodnię Prawa i Sprawiedliwości, no łagodnie mówiąc, są mało konsekwentni, no i także z moralnością mają kłopot. Nie ja wybrałem PiS, nie ja pozwoliłem, żeby PiS wygrał wybory, tylko ludzie, którzy głosowali na PiS i PiS wygrał wybory. Ja powiem państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził. Postać pełna kontrowersji. W swoim czasie opowiadał rzeczy, które brzmiały tak absurdalnie, że był powszechnie uważany za kompletnie niewiarygodnego. Te dziwne insynuacje jednak okazywały się być prawdą. Każda kolejna, kropla za kroplą, uzupełniały morze obłudy prowadzone przez polityków w naszym kraju. Był tak nieprzewidywalny w swoich działaniach, że nawet prezydent ostrzegał go przed tym, że jego historia może skończyć się dużo szybciej niż powinna i że nie będzie ona miała bajkowego zakończenia. Był jednak uparty i miał cel, który chciał osiągnąć. Chciał zdemaskować kłamstwo, fałszywe uśmiechy polityków i ich oklaski, którzy sabotowali siebie nawzajem oraz sabotowali też losy państwa. Mówił o podsłuchach, o przejęciu władzy sądowniczej i o tajnych działaniach służb specjalnych, kompletnie niezgodnych z systemem demokratycznego państwa prawa. Mimo stosunkowo niewielkiego poparcia ze strony obywateli, którzy nierzadko uważali go za kompletnego wariata, zdradzał prawdę o ciemnej stronie polityki, za co poniósł najgorszą karę. Czy Andrzej Leper na pewno sam dokonał na sobie ostateczny wyrok? Witam na kanale Bądź na bieżąco, na którym odpaliliśmy serię filmów specjalnych dotyczącą życiorysów polityków. Między innymi ostatnio nagraliśmy film dotyczący Adama Bodnara, nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który miał być zupełną odmianą dla Zbigniewa Ziobry, a okazał się lustrzanym odbiciem. Jeśli chcecie zobaczyć ten materiał, to koniecznie kliknijcie link w opisie lub przypiętym komentarzu. A teraz zacznijmy historię Andrzeja Lepera. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. Był znaczącą postacią w polskiej polityce początku XXI wieku. Urodzony 13 czerwca 1954 roku w Stowięcinie, Leper był rolnikiem i związkowcem, a także założycielem i pierwszym przewodniczącym partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Jego kariera polityczna obejmowała bycie posłem na Sejm w latach 2001-2007, a także pełnienie funkcji wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006-2007. Leper kandydował także w wyborach prezydenckich w latach 95, 2000, 2005 i 2010. Był kontrowersyjną postacią głównie ze względu na swój populistyczny styl polityczny oraz skłonność do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jego partie i czyny miały szerokie poparcie na obszarach wiejskich, gdzie był postrzegany jako reprezentant zwykłych ludzi. Leper i Samoobrona sprzeciwiali się sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom i początkowo byli przeciwni przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jego stanowisko w kwestiach unijnych uległo jednak złagodzeniu podczas jego kadencji w roli ministra rolnictwa. Leper był także postacią kontrowersyjną ze względu na swoje wypowiedzi i zachowania. Słynne są jego cytaty takie jak "nie można dobrze wiecie co, prostytutki", czy "widzę siebie jako pozytywnego dyktatora". Jego działalność polityczna była również naznaczona oskarżeniami o przestępstwa kryminalne, w tym o napaść, blokowanie dróg i wysypywanie ziarna na tory kolejowe podczas antyrządowych demonstracji.
W 2006 został oskarżony o żądanie i przyjmowanie wiadomych przysług od członkiń swojej partii, za co finalnie został skazany na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności. Wiele osób sugeruje jednak, że nigdy do więzienia nie powinien trafić i było to skutkiem działań politycznych zwróconych przeciwko jego osobie. Kto zatem chciał, byśmy myśleli, że zasługuje na odsiadkę? Pan płakał po prostu. Pan płakał nad swoim losem, nad losem Platformy Obywatelskiej. Pan płakał i będzie długo płakał, że moherowe berety zwyciężyły aksamitne kapelusze. Wygrały moherowe berety. Leper nie bał się mówić prawdy, jaką znał. Mówił ją w mediach, przed kamerami i bez zająknięcia. Wiedział, że może przez to ponieść konsekwencje. Wypowiadał się chociażby o politykach, którzy nagrywali innych polityków. Kojarzycie takie tematy, prawda? Szczególnie interesującym aspektem tej tematyki jest list Lepera z kwietnia 2009 roku, w którym oskarżał on Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę o łamanie prawa i spisek związany z popularną dziś aferą gruntową. Kamiński, Ziobro i Kaczyński i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych, co kto powiedział, i układali sobie to wszystko. Oficerowie BOR-u kiedyś przyszli do mnie i mówią: no panie premierze, wczoraj byliśmy na CBA. Dostaliśmy propozycję, żebyśmy meldowali codziennie wszystko o panu. Przed aferą gruntową. W swoim liście Leper wyraził oburzenie na działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Leper twierdził, że afera ta była prowokacją polityczną wymierzoną przeciwko niemu jako konstytucyjnemu ministrowi i wicepremierowi, mającą na celu skompromitowanie go i pozbawienie funkcji publicznych. Leper chciał przedstawić dowody na swoje oskarżenia przed Sejmową Komisją do Spraw Nacisków. W liście wyrażał oburzenie na brak dowodów na łamanie prawa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i osoby wymienione, a także na cynizm i kłamstwa członków komisji. Chorzy na to. To są ludzie, którzy później się podniecają tymi nagraniami chyba, w sposób polityczny oczywiście podniecają się i przesłuchują to, wyciągają jakieś wnioski z tego i cieszą się, że tu nagraliśmy kogoś, tam nagraliśmy kogoś. No drodzy Państwo, to jest chore po prostu, to jest chore. Ci ludzie powinni z tego się wyleczyć, wyleczyć z tego, ale obawiam się, że po tylu latach robienia tego, nagrywania ludzi, to już lekarstwa nie ma. Minister Ziobro przecież przesiąkł tym od najmłodszych lat. Kolegów swoich nagrywał, przyjaciela swojego, z którym mieszkał, sądził się z nim kilka lat, przegrał i tak to nic nie dało mu, on przy swoim został, że on tylko jedyny ma rację. Wynika z tego, że wiedział o aferze gruntowej. Nielegalnie podsłuchiwano telefon byłej doradczyni Andrzeja Lepera, a dowody na to miały zostać zniszczone. Był całkowicie niezasadny, nic nie przyniósł, nie ma nawet stenogramów, które zostały zniszczone w trakcie postępowania, ale wydaje mi się, że jeżeli podsłuchuje się mój telefon jako prawnika, to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli się podsłuchuje mój telefon, który jest w ramach służbowych przydzielony w ministerstwie. Wskazywałoby to na fakt, że miał rzeczywiście podstawy, by sądzić, że sprawa ta może uderzać bezpośrednio w niego, jak również, że jest na celowniku władzy. Być może nawet przewidział aferę związaną z Pegasusem i zaangażowanie w nią prezesa Kaczyńskiego. Polityk PiS został w tej sprawie wezwany do zeznań przez NIK. Sprawa została ujawniona przez Citizen Lab, które stwierdziło, że oprogramowanie służyło do włamywania się na co najmniej 3 telefony, w tym senatora Krzysztofa Brejzy. Rząd próbował bagatelizować tę sprawę, jednak Kaczyński potwierdził finalnie zakup Pegasusa, zaprzeczając jednocześnie jego użyciu przeciwko opozycji. Ale bezpośrednich dowodów na to, że Leper mógł o tym wiedzieć, oczywiście nie ma. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że odszedł on z tego świata w 2011 roku, a skandal związany z Pegasusem wybuchł dopiero kilka lat później. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedział o tym, że Kaczyński najpewniej był w afery podsłuchowe zaangażowany już wcześniej. Na tym jednak nie kończy się jego długa historia sporów z partią Prawo i Sprawiedliwość.
Leper przestrzegał Polaków przed tym, co zrobi PiS, jeżeli przejmie władzę. Jeszcze w 2007 roku mówił o tym, że rząd Jarosława Kaczyńskiego przejmie instytuty prawne i będzie używać konstytucji na swoją korzyść. Co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe? My jesteśmy pany, my PiS! Jego relacje z politykami tej partii były zacięte. Był on również wielokrotnie ostrzegany przed konsekwencjami swoich czynów, czyli tego, że będzie mógł doczekać się kary za zdradzenie sekretów polityków, które nie miały nigdy ujrzeć światła dziennego. Ale przecież nie tylko Prawo i Sprawiedliwość mogło mieć powody do pozbycia się związkowca. No bo przecież nie tylko PiS dostosowuje pod siebie prawo. Przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Odnosił się on nawet bezpośrednio do dzisiejszego, czy może ponownego premiera Donalda Tuska. Bez owijania w bawełnę mówił to, o co podejrzewano go od dawna. Panie Tusk, sprawa spotkania pana z nieżyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 1998 roku, gdzie podobno pożyczył panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda. Platforma nigdy nie była bardziej przejrzysta niż Prawo i Sprawiedliwość. Był w pełni świadom tego, że politycy w kraju obawiają się każdego kolejnego wystąpienia Lepera. Nie wiedzieli, co jeszcze wyjdzie na jaw. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. To są mistrzowie w niszczeniu kraju. Lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności. Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Dziękuję. Piękne słowa. No i właśnie, jak wielu wrogów zdążył sobie narobić polityk podczas swojej kariery. Miał ich nie tylko wielu na własnym podwórku, ale również poza granicami kraju. Andrzej Leper miał swoje momenty, kiedy poruszał tematy globalnej wagi, w tym te dotyczące działań Stanów Zjednoczonych. Wśród jego wielu ostrych i często skrajnych wypowiedzi znalazły się także oskarżenia dotyczące tajnych działań CIA. Leper, występując w sejmowej debacie, oskarżył politycznych przeciwników o korupcję i współpracę z Talibanem, w tym o rzekomy handel wąglikiem na polskich Morzach Mazurskich i wykorzystywanie Polski przez talibów do celów terrorystycznych. Spekulacje Lepera początkowo zostały uznane za nierealne i traktowane jako element politycznej prowokacji. Jednak w świetle późniejszych odkryć na temat tajnych więzień w Polsce i innych miejscach na świecie, w których stosowano techniki, no można powiedzieć, intensywnego przesłuchiwania podejrzanych, jego wcześniejsze wypowiedzi zyskały nowy kontekst. Mimo że Leper nie znał pełnego obrazu tych działań, jego wypowiedzi na temat obecności talibów w Polsce i potencjalnych tajnych działań CIA były bardzo bliskie prawdy. Polska została oskarżona o udostępnienie ich w latach 2002-2005 tajnych więzień prowadzonego przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych, w którym przetrzymywano i torturowano podejrzanych o terroryzm. Ale czy był to gwóźdź do trumny kariery nieokiełznanego polityka? Okazuje się, że powodów było tak wiele, że ciężko je zliczyć. Poza bezceremonialnym oskarżeniem polityków o przestępstwa największej wagi, rzeczy niekiedy kompletnie absurdalnie brzmiące dla opinii publicznej, był on w stanie wyliczyć każdemu z nich ich własny rachunek. Rachunek poniesiony za to, co wynieśli z kraju poprzez korupcyjne działania i nepotyzm. 10 miliardów straty. TPS SA, pani Sowińska, 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska,
panie marszałku Płażyński. Pana sprawa. Pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski. I co? 1,5 miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. Siedzi, podparty, spokojny, a jakże, dobrze się żyje. Dobrze się żyje. Czy więc najważniejsze osobistości w kraju miały powody, by się go pozbyć? Z pewnością. Czy byli skorzy tego dokonać? Ciężko byłoby to stwierdzić teraz jednoznacznie. Natomiast z całą pewnością wiele osób, również on sam, chociaż raczej po sobie tego nie pokazywał, miały powody, by sądzić, że może mu się stać krzywda. Sygnałów o tym, że PiS nie ustąpi, przepraszam, działacze PiSu na czele z premierem, prezesem Kaczyńskim, nie ustąpią, dopóki mnie nie wykończą, to było bardzo dużo. Po taśmach pani Begier, po wybuchu tak zwanej seks-afery, na lotnisku w Gdańsku spotkałem się z prezydentem Wałęsą. I prezydent Wałęsa wtedy, siedziałem z nim dłuższą chwilę, było opóźnienie samolotu. Prezydent Wałęsa mówi, panie premierze, oni pana zamkną. Ja mówię, panie prezydencie, śmiałem się, po prostu przepraszam, że się uśmiecham, ale śmiałem się. Mówię, panie prezydencie, niech pan nie żartuje. Za co? Wie pan, jak nie w tej sprawie, to niech pan wie, że oni już szykują następną na pana. Mówię, ale jaką, panie prezydencie? Prezydent Wałęsa mówi, ja nie wiem, ale ja ich znam. Ja ich znam, mówi, i oni nie spoczną, dopóki pana nie wykończą. Jego życie zakończyło się tragicznie 5 sierpnia 2011 roku, w piątek. Kiedy to został znaleziony w swoim biurze w Warszawie, policja stwierdziła, że prawdopodobnie sam dokonał tego czynu. Śledztwo prokuratury wykluczyło udział osób trzecich w jego odejściu, a przyczyną miała być głęboka depresja spowodowana ogromnymi długami, porażką polityczną i skandalami na tle wiadomo jakim. Sprawa jego osoby nie spędza jednak snu z powiek obywatelom, którzy pamiętają jego czasy i internautów, którzy natrafiają raz na jakiś czas na jego wypowiedzi, które dziś zyskują zupełnie inną rangę. Mówi się, że czas goi rany, ale w tym przypadku niewiele zostało zagojone. Ludzie dalej zadają pytania i sugerują, że osoba tak kontrowersyjna jak on nie mogła odejść przypadkowo. Jedyny powód, który dostrzegają, to nie depresja, a szykanowanie niewygodnej politycznie osoby, która mówiła to, co myśli i to, co jest warte powiedzenia, jak również zdradzała ukrywaną prawdę o zakulisowych realiach polskiej polityki. Prawdę, która sprawdzała się niegdyś i sprawdza się dziś. Tylko, że w czasie, w których był on powszechnie uważany za wariata, nie obawiano się go tak bardzo. Wszystko się zmieniło, kiedy prawda zaczęła wychodzić na jaw i dziwne spekulacje okazywały się być lustrzanym odbiciem rzeczywistości. Ludzie zauważyli, że polityk wie wiele więcej i że jeszcze więcej będzie skory zdradzić. Gdy zaczął okazywać się wiarygodny, nagle przepadł. Czy uważacie, że był to przypadek? I teraz pomyślcie, jak wielu polityków przed objęciem mandatu posła lub innego ważnego stanowiska tak mocno krzyczy, że coś wie i że to ujawni. I nagle, kiedy mają ku temu okazję, milczą, zmieniając swoje oblicze. Okornieją. Dlaczego tak jest? Raz jeszcze przypominam, że w opisie macie podobny film o ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym w jednym, Adamie Bodnarze. Zapraszam. Andrzej Leper zwracał się poprzez adwokatów do mnie przed kilkoma miesiącami o spotkanie.